No to cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie. Zapraszam na kolejną partię Rapid na 10 minut z moim komentarzem, próbą opowiadania, co się dzieje na szachownicy i tłumaczeniem, dlaczego te szachy to takie trudne są. Więc czekamy, aż znajdzie się przeciwnik. Jak to zwykle, trzeba troszeczkę zaczekać przy poszukiwaniu przeciwnika na 10 minut. Komputer game, lover. Belarus z Białorusi grają partię angielską. Dobra, no to gramy. Computer, game. Mam nadzieję, że nie gram z komputerem, bo słuchajcie, ostatnio w ogóle, nie wiem czy mówić, a powiem, dobra, już zacząłem, nie? W międzyczasie gramy partię angielską, tak nazywa się ten początek, kiedy białe zagra... zaczynając C4, ale mam wrażenie, że ostatnio jest coraz więcej tych komputerowych oszustów na... Ej, ja już nim kiedyś grałem i to przegrałem. To na pewno oszust, nie? Jak się z kimś przegrywa, to na pewno się grało z oszustem, dobra. Żartuję, oczywiście walczymy. Partia angielska. Tutaj są ogólnie dwa... Ja stosuję takie ustawienia w Sobrony Królewsko-Indyjskiej i przyglądam się co robi przeciwnik, bo czasami to grają tak, że ustawiają pionka na D3 i potem próbują atakować po tej stronie na skrzydle hetmańskim i korzystać z pomocy tego gońca. A czasami to grają tak, że grają też to D3, a potem E4. Ale to częściej robią, skoczka się wtedy nie stawia na F3, bo wtedy chce się dać jeszcze pionka na F4, więc on raczej będzie próbował to. A jeszcze czasami grają biały tak, że tutaj dopadają pionka na D4. Także jest dużo możliwości. Ja gram tutaj. I on już nie chce mi tam pozwolić zagrać tego, więc teraz gram. Tutaj. To jeszcze jest ogólnie to, co się nazywa często wszech teoria. Czyli to są ruchy nauczone na pamięć, tylko żebym czegoś nie pomylił. Takie coś. Skończyły się moje ruchy nauczone na pamięć. Zrobił mi tu związanie. Kojarzę, że biały najczęściej grają tutaj A3B4. Natomiast tutaj on chce wskoczyć tak, tak? No dobra, to go tutaj pogonimy, tu już nie gram na pamięć, tylko muszę sobie wymyślać ruchy i po prostu na to wejście skoczka trzeba się będzie wrócić. Ten goniec jest tu dla mnie ważny, ten skoczek jest nieprzyjemny, ale wieża b1, dobra, ja mam w planie tak, odsunąć tego skoczka, może na przykład tam i tego skoczka białych wygonić posunięciem c6, tu damy pionka. Tego skoczka trzeba sąd wygonić, bo on jest nieprzyjemny. Jeszcze zrobimy taki ruch A5, żeby tutaj przeszkodzić mu, zagrać to posunięcie B4, do które on chce zrobić. On to przygotuje przez A3, B4, ale wtedy po ewentualnych tutaj wymianach, te pionki się pobiją, to przynajmniej ta linia A się otworzy dla mojej wieży. Tak sobie myślę. Dobra, teraz tak. Najczęściej w tej angielskiej ja chodzę skoczkiem tam. I tak też zrobię. Muszę też pilnować czasu, bo ja potem często mam kłopoty z czasem. Na wypadek bić. Biję pionkiem. No i teraz tak, tego gońca mam przyblokowanego. To jest kiszka. On ma otwartego, tu bardzo mocno ten goniec pracuje. Natomiast ten pionek się tu wbił. Tobijemy. I teraz na przykład on, ten mój pionek blokuje jego pionka, nie? Więc być może ja mogę myśleć o jakimś naciskaniu na tego pionka E2. Natomiast teraz najbardziej myślę o tym, żeby żeby tego skoczka stąd wygonić. On tu jest nieprzyjemny. No i on będzie grał tutaj, żeby wykorzystać moc tego gońca i mnie rozbijać. Na oku można mieć ruch G5, bo wtedy skoczek ma ciasno, ale póki co idzie tam, więc mi się to nie podoba. No, potem ja zawsze mogę zagrać hetmanem tu będą te bitki. I hetman broni mi tego pionka przed tym złym gońcem. Dobra, to wygląda dobrze, nie? Bo wprowadzamy sobie wieżę na otwartą linię i naciskamy tego pionka E2. Czasami tam można by fajnie dołożyć jeszcze wieżę, potem przegonić skoczka i zdobyć pionka. Ale łatwo nie będzie. Teraz tak, mogę to gońcem bronić. Mogę to hetmanem bronić. Tego muszę bronić. Jako bronię gońcem, to odpuszczam tutaj punkt B7. Nie, to ja wolę hetmanem chyba. No, po partii zrobimy analizę, jak to komputer ocenia. Wydaje mi się, że tutaj tak, tego typu pozycje, one są gdzieś tam mniej więcej koło równości. Nie mamy tu jakichś wielkich kłopotów, ale nie mamy też żadnych Argumentów, żeby tu myśleć o jakimś szybkim wygrywaniu. No mnie to korci ten ruch G5, on wygląda dziwnie, ale... A ten goniec i tak jest zablokowany, jak mi go tam sprzątnie, trudno. Skoczek jednak jest trochę irytujący. Ale to pewnie nie jest dobry, może trzeba jakoś tak normalnie zagrać tu. Przyczepić się do pionka. On zagra H3. I wtedy się wrócić gdzieś gońcem, nawet na d7 może. Pod h 3 wymusza. No żeby ten pionek tutaj stał na białym polu. Będzie tam podwisał, odbiera pole skoczkowi. Takie granie pozycyjne trochę jak dla mnie za bardzo niestety tu powstało. Nie ma jakiegoś fajnego ataku z poświęceniami, trudno. No chyba, że tam się władować, bo tak, trochę mnie martwiło, że Hetman mnie pogoni. Aha, nie mogę tutaj, bo wtedy mnie bije, bije i ten goniec znowu. Dobra, zrobię tak, tu. Idę, muszę coś grać, bo też będzie kłopot z tym czasem i wracam. Dobra, on tu coś na wymianki, tak? Ciak, 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 bić nie chcę. Myślę, skocznę B6 teraz. Żeby tu go przycisnąć trzy razy, ale on pewnie zagra jakieś takie. A dobra, ale to wtedy jeżeli jakieś takie, to wtedy jakieś takie bicia, bicia, G5 gonimy i wtedy ten pionek tutaj. Więc być może on zbije tą wieżę. I teraz tu zagraję co? No, gramy dalej. Co? Tutaj mogę. Napadniemy na wieżę. Ona się odsunie. No, można gdzieś próbować wchodzić tam na dwójkę. Bicie, bicie się nie boję, chociaż on może mi tu gdzieś wparować na siódmą linię. Dobra, coś trzeba grać. Idę tu. No i mogę taki ruch zrobić. Wymiana heciów. Bicie, bicie i wchodzi wieżą na siódemkę. To mi się średnio podoba. to może teraz to g5, tak? Skoczek nie ma gdzie pójść, tylko tu. Można się władować gońcem tu. On zagra f4. To można go pobić. I gońcem wrócić na h8. Bicie, bicie, mi tu wejdzie hetmanem. To zawsze mogę zagrać wieżą tu. Dobra, gram. Tylko że, aha, teraz mi się nie podoba, że tutaj otworzyłem. Gońca mu otworzyłem. I mogę mieć zaraz kłopoty z jakimś królem. Jeżeli jego hetman się dostanie tu. Goniec tu, skoczek już jest blisko. Muszę uważać. koczkiem wziął. OK. No to łub go. I teraz tak, mogę tu... bicie, bicie... Bicie, bicie, jak wchodzi na siódemkę, ja mogę odejść. I tam wisi, tak? Mogę też tu zagrać. A może tu jest lepsze, bo w razie czego mam to pole? Tu. Bicie, bicie. Wchodzi na siódemkę. To może nawet coś można poświęcić. Tam. Bicie, bicie. Ojoj, oj, awantura. Idziemy na to. Jak jest awantura, to jest ok. Chociaż nie, nie mogę tam poświęcić. Zaraz, zaraz, zaraz. Jak tutaj to tu mi się nie podoba, to może gońcem go teraz zbić. Bo przynajmniej ten goniec, jeżeli bije piąkiem, to on gra tu i wisi mi wieża i goniec. Więc jak zbiję gońcem i się gońce wymienią i on wejdzie tu, to przynajmniej goniec nie wisi, nie? Łup go. A tu zawsze mam tego szacha. Nie wiem po co, ale zawsze to jest taki szach, żeby... Nie wiem, jak będzie mnie gonił wieżą. Jak mnie... Albo jak mnie goni wieżą, to mam też tam szacha. Jak mnie goni hetmanem, to mam tu. To mi się podoba. Bicie, bicie. I teraz na wjazd tu. Nie wiem, co zrobię. Gdy mogę dać szacha? Bo najpierw myślałem, że na wjazd tu zagram tu. Ale ja potrzebuję jeszcze jeden ruch, żeby zbić tego pionka. Więc można dać szacha. On pójdzie tam. A poza tym ja mogę. E, dobra, głupieję. Wlas tutaj, dobra. Teraz trzeba pomyśleć. Mało czasu się robi, ale jak ja pójdę tu. I on mi na przykład da szacha, ja pójdę do góry, i on pójdzie tu. To on pierwszy tworzy groźbę. Ja muszę jeszcze zbić pionka, brakuje mi czasu. Czyli ja muszę dać szacha, ja bym musiał tego pionka zbić z szachem, wtedy będzie dobrze. Ale to teraz mogę tu zbić. Dobra. Jest dobrze, bo to szach. I teraz powinno być dobrze, już nie? Znowu mogę dać szacha, ale niech może król stoi na linii G, bo wtedy on nie może dać mi tu szacha wieżą. Zaraz, 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 zaraz. Pogmatwana pozycja. Dobra, gdybym teraz zagrał tu. On nie ma szacha na C8. Albo, może wieżą tu. Bronię ósmej linii. I chce się wpakować tam. Tu gram. Trochę już na szybko, bo jest mało czasu. Natomiast to mi się podoba. On może zbić tu, co prawda. Ale wtedy ja mam tam wjazd. Masz jakiegoś szacha? Ja się schowam na G7 królem i on wtedy nie ma szacha. Mało ty 10 minut, tak naprawdę. Słuchajcie, to jest. Żeby tak się trochę dłużej zastanowić. Dobra, mam pionka więcej. I co chcę zrobić? Albo chcę zbić tu, co mi się bardzo podoba, albo albo mam też gwiazd na E3. Co teraz robić? Tutaj, bo inaczej on by mi zagrał to. Czyli idę tu, na szacha wieżą, idę do góry, nie może mi nigdzie dać szacha. Tu szacha, tu szacha nie ma. Na szacha tu idę do góry. Nie masz mi jak dać szacha, więc chyba jest ok. Chyba ten hetman zwierząt tam powinny tego króla dopaść. Ale mam stresik. Ale o to w szachach chodzi. Dlatego szachy są fajne. Dobra. Król nie ma ruchu. Gruszy się pionkami. To daje mata. W tym momencie grozi mat, na przykład taki. Hop-hop-hop. Wierzą, no to może tylko tego szacha mi dać. Ja idę na G7, wszystko jest ok. Hetmanem by musiałby coś zrobić, ale nie może. Tu nie działa, tu nie może, tu nie może, tu. No po nim, chyba po nim, chyba wygrałem. Ja nie widzę obrony. Przeciwnik myśli, ale wydaje mi się, że obrony nie ma. Więc czekamy albo na jego ruch, jakiś, jakąś genialną obronę, albo może już nawet na rezygnację, czyli poddanie partii. Aha, tak, to jest dobry ruch, słuchajcie. To jest bardzo dobry ruch. W momencie, kiedy masz się poddać, zrób taki ruch, tak? Dużo, no dobra, dużo, może nie, to przesadzam, ale pewnie ktoś by się odsunął, nie? I wtedy bijesz hetmana i teraz się podda ruch ostatniej szansy no tego się nie robi, chyba, że guziki pomyliłeś, bo mi proponuje remis chyba pomyliły mu się guziki, tak zakładam to raczej trzeba się poddać w takiej pozycji, a nie proponować remis chyba, że nie chciał dać tego szacha i chce cofnąć ten ruch, ale to nie wiadomo o co chodzi, dobra Panie, komputer, game lover, to jest ten moment, kiedy można się poddać. No nie gadaj, że on teraz będzie 3 minuty tu czekał i myślał. Ludzie są, jacy są. Czasami są dziwni. Jak zagra królem, napadnie mi wieże, to ja pójdę tu, bronię wieży i chcę dać mata. No nie. Mówi się, że szachiści to są, powinni to być tacy, nie wiem, no przynajmniej poukładani ludzie, wie, nie? A jest po prostu, jest, czasami jest taki, takie dziwne zachowania, taki syf się robi. To jest nic, nie? To, że ktoś tutaj czeka, się dziwnie teraz zachowuje, to jest nic. Czasami na turniejach ludzie potrafią się kłócić, przeklinać z powodu tych partii szachowych, bardzo często, które są grane o pietruszkę. Zawodnicy na, na topowym poziomie grają o duże pieniądze, potrafią się, mają jakąś taką kulturę zachowania. Nie? A w wielu ludziach, mimo że grają w szachy i powinno to o czymś świadczyć, to jest słabo. Panie! Ja, ja, to, ja to zostawię. Zapamiętajcie, komputer, game lover. Co to za gość? Niech mi to ktoś wytłumaczy. Można zgłas zgłaszać takich, nie? Jako chyba jakoś, nie wiem, niesportowe zachowanie. O. Zrobił kolejny ruch, ale się poddał. Kolejny ruch ostatniej szansy. No tu bym go zbił. Dobra, partia była była ciekawa partia. Zepsuł mi tutaj filmik tym swoim zachowaniem na koniec partii. Trudno, robimy analizę. Dobra, no i co my tu widzimy? Początek szliśmy równo, równo, równo. Są jakieś trzy pomyłki z mojej strony. Tutaj białe przejęło na chwilę przewagę. Muszę zobaczyć, co tutaj źle zrobiłem. Czegoś się nauczyć. Natomiast potem przeciwnik jakieś dwa grubsze błędy, dwie pomyłki. Oglądamy. Oglądamy od początku. Dosyć długo nie było żadnego błędu. To może trochę też wynikać z tego, że te pozycje dosyć często mi się zdarzają. Dosyć często je gram, dosyć często robiłem analizy i może troszeczkę, chociaż to mi się nie zdarzało. Tu rzadko grałem tym gońcem. Nie jest to błąd. Było to wybicie. Natomiast plan czarny to jest dostać się tam na d4. Pionkiem C6 kontrolować to pole, plan białych. No tak jak było w partii, to było widać, więc oglądamy, nie przeciągamy. Czasami są takie plany dla czarnych, żeby tu ruszyć tymi pionkami do szturmu pionowego, natomiast ciężko jest to zrobić. Ta roszada białych jest tam bardzo mocna i tak naprawdę, jeżeli tu się przesadzi, to można sobie zrobić kłopoty. Tak, przeciwnik tutaj będzie atakował, a my będziemy sobie robić kłopoty. Dobra, ten blokujący ruch, to wszystko jest tu poprawne. Tak było w partii, bicia, bicia. C6 odszedł, wieża E8 w porządku, i pozycja wyrównana, tak jak mówiłem w czasie gry, tak jak mi się wydawało. Wieża E1, goniec G4 w porządku, nie ma błędu, on mnie pogonił, wróciłem. Wieża A1, Hetman B6. No tu największe dziadostwo to jest to: ten nacisk po tych białych polach, co mają białe. Nigdy nie można zrobić takiego posunięcia C5, bo tutaj odpuszczamy skoczek, tu wskoczy, tak że będą kłopoty. Goniec się otworzy, więc ten pionek. Jest dla nas bardzo ważny, Tu go trzeba trzymać. Pozbyć się tych pionków białego. Dobra, on tu zbił. Hetman B3, Hetman A5, wieża B1, G5 jest błąd. G5 jest błąd. Czyli w momencie. W pierwszy moment, kiedy się troszeczkę tak bardziej rzuciłem gdzieś na przeciwnika, od razu komputer mnie koryguje błąd. To nie jest poprawne granie w szachy. Osłabiam. Osłabiam pola, osłabiam króla. Prawidłowym ruchem było goniec na E5, w ten sposób. To jest nauka teraz na, na kolejne partie. Tu trzeba trzymać mocno pozycję, nie pękać i tego skoczka walnąć gońce. Bo on się nie ma gdzie ruszyć. O to tu chodzi. Jak go walniemy, to psujemy mu te pionki. Będzie miał grzyba. I potem gdzieś jeszcze, jakby się udało wymienić ciężkie figury, to by było w. Byłaby trochę, troszeczkę lepsza końcówka, bo nasz goniec może być trochę lepszy niż jego goniec, bo tutaj pionki są poblokowane po białych polach. Białe pionki zablokowane na białym polu. Dobra, G5 mój błąd. Oj sorry. Miałem grać to, zagrałem G5. On poszedł skoczkiem na H5. Dobrze. Niedobrze. Tu miał jakieś już bicia. Dobra, ale to jest niedokładność, nie będziemy się w każdym niedokładność tutaj zgłębiać, poza tym, a teraz, teraz błąd, no bo teraz tu nie ma skoczka do bicia, tak? I tu białe przejmują przewagę, co miałem zrobić? Zbić. Ale tam nigdy nie bije. Tylko, że tak czy siak, tu już białe mają przewagę. Największy kluczowy błąd dla mnie, ja tu nigdy nie biję, sorry, no bo to wtedy odpuszczam to pole, nie? Gdzieś tak mam w głowie zakodowane, że tutaj to bić nie można. Oddaję to pole i otwieram tego gońca, więc to bicie jest dziwne, ale tu po prostu czarne mają kłopoty, natomiast kluczowe dla mnie jest do zapamiętania, żeby bardzo ostrożnie z tym pionkiem, g5, bardzo, bardzo ostrożnie, ostateczność, g5, to już może jakaś, nie wiem, profilaktyka, król h7, dobra, zobaczmy jeszcze, gdzie on Bo tutaj biały mają przewagę, gdzie on popełnił duży błąd. Bicie skoczkiem, mnie zdziwiło bicie skoczkiem. No, naturalne dla mnie było bicie pionka, bo ten skoczek to jest dziad, On tu jest niebezpieczny. Poza tym, jak on bije pionkiem, to zmusza mojego gońca, żeby poszedł tu. No, mogłem też tu, ale jestem na celowniku skoczka. I czego ja się tu bałem, że jak się tu pojawi goniec, to mi zamyka to pole skoczek. Mi zamyka to pole, i jakieś w ogóle po biciach tutaj piąkami, jakieś będą motywy, będę musiał uważać na maty. Taki ten mój król się robi słabszy, albo jakoś tak ten mój król się tu robi słabszy. Natomiast jak zbił skoczkiem, to moje bicie gońcem też jest złe. Teraz miałem iść tu Hetmanem, ale ja się boję skoczków, zwłaszcza jak jest mało czasu, to ja się boję skoczków, bo nie wiadomo gdzie to skoczy. Zostawić tego gońca. Aha, żeby tutaj, tutaj, no tak, i wtedy goniec się przydaje, po czarnych polach go tam wtedy przyciskamy. Jak tu stanie hetman z szachem, to mamy, napadamy na tego i chcemy tutaj łupnąć. Dobra, tu chyba za szybko zbiłem. Może. Natomiast dopiero, a dopiero później zobaczyłem ruch hetman D2, bo gdzieś tam na początku myślałem ciągle o tym hetmanie A2, na całe szczęście, że znalazłem ten Hetman D2. Hetman D2 jest dobry. I tu jest mała przewaga czarnych. On powinien zwrócić do obrony Hetman D1, natomiast zbił tu. Otworzył sobie linię. Nie tu dobrze, że zbiłem tym gońcem. I po wymianie. Hetman B7 znowu błąd. I tu udało mi się zagrać dobrze. Hetman E3, tu jest wygrana pozycja czarnych. On, teraz kłopot jest taki, że on musi odejść królem. Jeżeli pójdzie gdzieś na drugą linię albo na F1, to ustawia się tak, myślałem, do tego, że jak zagram tu wieżę, to będę miał tutaj bicie z szachem. Dlatego on chyba poszedł na H1, ale to wtedy ginie ten pionek też z szachem. I wieża E8, czyli jestem ciekaw, czy też wieża A2 też dawała przewagę. Najmocniejsze według komputera jest danie szacha. A, coś tam szaleje. Dobra, jest dużo ruchów, które tutaj czarnym dają wygraną. Hetman C6, wieża E2. Nie ma obrony od mata. Mat w sześciu Dobra, udało się taką partię zagrać. Mam nadzieję, że Wam się podobała. Yy, jakiś ten plan taki na partię angielską. Dużo osób ma kłopot z partią angielską. Ja też. Ja mam słabe wyniki statystyki w partii angielskiej. Ale dzisiaj udało się je troszeczkę poprawić. Mam nadzieję, że pokazałem Wam plan, jak czarnymi można grać przeciwko partii angielskiej. Dzisiaj się udało. Ale nie zawsze wiadomo, jest tak kolorowo. Dzięki bardzo za oglądanie, pozdrawiam i do następnego razu. Cześć.